I to Rzymuszki z tej strony Kragol, w ostatnim odcinku z Penny Big Breakaway. W ostatnim odcinku byliśmy na gali i dosłownie byliśmy tam, nawet nie wiem po co, bo przeszliśmy, żadne kiecanki, nic takiego. I teraz jesteśmy w zamku Imperatora Ediego. I okej, i teraz mamy ogniste pingwiny i mamy gościa, któremu musimy zrobić te stunty. One są proste. Pokażę wam, o co chodzi. Dosłownie możemy o tak zrobić. Polega to na tym, że gra będzie nam nabijała punkty. Jako że będziemy mieć coraz większe combo, to dosłownie tyle wystarczy. O! Chciałem powiedzieć, o, ciekawe, czy to jest jakaś mechanika typu właśnie co ostatnio mieliśmy. Okej. Okay. O i... Okej, okay. Mamy nowe mechaniki. Mamy... coś tutaj mamy? Mamy... O, też portret. I co to nam daje? Tutaj mamy gościa i życie, okej. Okay. Dobra. Tutaj mamy, że tak powiem, powrót do wielu mechanik. Tylko, że... jak sami widzieliście, część z nich nie jest jakaś taka trudna. Okej, okay, co tutaj mamy? Mamy kolejną misję. Aha. I tutaj mamy tego naszego najbardziej nieulubionego. Naszego najbardziej nieulubionego przeciwnika. Okej. Okay. Czy te portrety. O nie, one nam zadają damage'a. Okej. Okay. Już nie lubię tych portretów, bo jeżeli one nam zadają damage'a, to znaczy, że naprawdę musimy uważać na nie. One są śmieszne, ale zabójcze. Okej, okay. I teraz... o nie. To wygląda na taki mega dokładny skok. O, ma. Czy... okej. Okay. Ja takie... Ciekawe, czy coś jest za tymi portretami, że za tym środkiem, bo tak wyglądało. Po czym takie, o nie, mamy tą rurę, ale jeżeli na nią skoczę... Naprawdę ta gra jest, że tak powiem, dla graczy z platformówek, którzy, że tak powiem, już swoje zęby na czymś zrobili, że tak sobie już mają pewne doświadczenie, bo naprawdę... Okej, te platformy niewidzialne, one są bardzo widzialne. Okej, okay, coś tam było, ale dobra, już nie będziemy patrzeć. Były tam monety, a jak są monety... Nie, spadł! Okej, okay. Nie cierpię lawy, pierwsza rzecz. Oraz niewidzialnych platform. Już sami widzieliście dlaczego. Bo są tak rozłożone, że one kompletnie są zrobione tak, żeby najbardziej wkurzać ludzi. O, ma się ten grubas. Okej, okay. I co tutaj mamy? A, mamy ziplankę. Ziplankę. Ziplink! O, już mi się zaczyna język plątać. A to jest ostatni odcinek, ja chcę już go nagrać. Chcę mieć takie, że o, już tutaj, już nic więcej. Na szczęście. Dobra, czy to jest czasówka? To jest czasówka. Okej, okay, to nie była zbyt trudna trzasówka. Widziałem trudniejsze. Okej. Okay. Nasze... mogę powiedzieć, że to naprawdę jest nasze ulubione, jeżeli chodzi o boost. Bo on jest tak prosty do korzystania. Nie trzeba się zbytnio martwić nim. Wystarczy, że się nim tak lata. Tylko dlaczego one się spawnują, te kule, dopiero jak tutaj lecę. Okej. Okay. Nie, ogień, ogień! Śmiesznie było, gdyby ten ogień na dole też zaczął się tak powiększać. Dobra, tutaj musimy trochę uważać. To jest taki idealny moment, żeby dać ten... wiecie, monetkę, a ja na razie jej nie widziałem nigdzie. Widzę ją! Widzę ją! O, monetka!
Jahaha! Okej, i coś tam mieliśmy z lewej strony. Okej. Czy mam jakiś tam boost czy coś takiego? No niby mamy platformy. Nie zdobędziemy nic, ale dobra, spróbujmy. Bo jakbym nie spróbował, to byście mi takie... Ej, bo ty nie spróbowałeś i ty tak gadasz, że tam nie możesz tego złota zdobyć. No w sumie zupełnie nie zdobyłem, no ale próbowałem. No widzicie, próbowałem. Okej. Nie! Nadal mi się myli X i Y. To w ostatnim odcinku. Ale nie powiem, to 80 tysięcy. To gra tylko oddała, dlatego że to są ostatnie poziomy. Ale mówię wam, nie da się tego zrobić bez grindowania. W stylu takiego, że ciągle się na czymś obracamy, tam dostajemy 200 combo, chociaż 200 combo nic ledwo nie daje, ale przynajmniej 100 combo. I to jest cały gameplay polega na tym. To co nie można sobie po prostu coś włączyć w międzyczasie i tyle. Okej. Odeon. Nie, to było śmieszne. Okej. Czyli do samego końca gra będzie nam dawała nowe mechaniki. Uwielbiam to. A, ciekawe co ta platforma tam jest. Ciekawe co tam ten... Jak to się nazywa? Piłka baseballowa. Po co tam jest? Ty hamituje jeden! To była czasówka! Jej! Udało się coś zrobić. Okej. Teraz tylko te okropne pingwiny, które ostatnio nas zabiły. Okej. Jest checkpoint! Checkpoint! Jest! Okej, co chcesz? I mamy dać to danie. Oj. To naprawdę daleko musimy pójść z tym daniem. Wow, udało nam się. To pierwsza misja, którą zrobiliśmy. Au. Podoba mi się, że akurat gdy już byliśmy na tym, to akurat musiało nam to złapać. O, magnes. Znaczy się, nie powiem, że to jest moja ulubiona mechanika, ale na pewno nie jest najgorsza. Mówię nadal. Moją ulubioną mechaniką jest ten, jeżeli chodzi o... A, na pewno. Żegnajcie. Podoba mi się, jak to wolny jest. Jak to dos... O, ma się los. Mechanika bomby. Dobra. Nie cierpię mechaniki. Okej. Wiem, że ten dywan się za chwilę zwinie. O, właśnie. To bomba poleciała na nas. Okej, chciałem... Dobrze, że nas wija, tylko że próbuję wbić ją w tamtym kierunku. To jest ostatnia, którą możemy wbić. I co to nam daje? Oj, mamy czasówkę! Jej! Czekaj, chyba tam były bomby.
O, masz los i życie, już prawie nie mamy. No i zginę. O mój Boże! Te zagadki na tym poziomie są naprawdę trudne. W montażu mi się powinno udać nieco skrócić ten odcinek. O nie, żyrandole. A, nie. Nie cierpię was! Każą nam po prostu w pewnym momencie musimy zeskoczyć. I co? I każą nam zeskoczyć w najgorszym momencie na świecie. Okej, okay. Żyrandol? Jest. Dobrze, że przynajmniej nie musi... O! Magnes! Ha, mój magnes! Ha, ha. Jest! Monetka! Ostatnia? Nie, środkowa. Nie, to środek jeszcze jest tej gry. A... Ja chcę już skończyć to naprawdę. Dobra, żegnajcie. A. Bum! Ha, ha, ha. Mam potężne jojo śmierci. Nie zawaham się go użyć. Okej. Okay. To trochę było żenujące. Złoto! O, Masiro, zbyt bardzo się skupiam. W ogóle teraz zobaczyłem te fontanny. Te fontanny są dziwne. Dobra. Pełny wynik, co tam, że my ani ledwo co jakie punkty zdobyliśmy, ledwo co zdobyliśmy tych specjalnych gości. Te ostatnie poziomy są najgorsze, ponieważ są one mega trudne do zrobienia. A, nie cierpię, kiedy gra pod sam koniec, kompletnie pod sam koniec daje ci wszystkie mechaniki z uwzględnieniem tego, żebyś po prostu ginął, że daje wszystkie te mechaniki, które będą ciebie niszczyły. Myślałem, że to coś innego, ale to był niewyrenderowany obraz. Okej. Przez chwilę się zastanawiałem, o co chodzi, po czym takie... A, zapewne chodzi o to coś innego z... O! Po lewej, po prawej stronie coś było, ale już nie będziemy wracać na to uwagę. Okej. O nie, tylko nie te pingwiny. Są tak, po pierwsze, pingwiny, które lubimy. Pingwiny, których nie lubimy. To prawie wszystkie. I pingwiny, których naprawdę nie cierpimy. Tak wiecie, że z całego serca. Okej. Okay. Będę teraz mijać te poziomy, dlatego że jeżeli to ma być ostatni odcinek, to już... Już po prostu róbmy to jako ostatni odcinek, a nie, że próbę zrobienia wszystkiego na maksa. Ostatnie odcinki to były takie robienie wszystkiego na maksa. Te obrazy. Nie, ta mechanika obrazów jest naprawdę fajna. Okej, okay, tam jakiś achievement dostałem i ja. Okej, okay, czyli mamy zbierać gościowi śniadania. Byłoby fajne, gdyby nie to, że mamy pod górkę. Chyba, że nie złapaliśmy jakiegoś śniadania. Raczej nie. Chociaż to pod górkę to mogło już tam nie być nic. Okej. Okay. Checkpoint? Okej. Okay. Kolejna ilość mechanik. A, nie cierpię, naprawdę nie cierpię, kiedy gra na samym końcu daje większość mechanik. Bo jeszcze, wiecie, jeszcze rozumiem, kiedy poziom jest taki, że są te mechaniki, ale tak są wykorzystywane, co wiecie, że kilka mechanik naraz, nie trzeba aż tak bardzo się martwić tym. A tutaj jest coś takiego, że dosłownie jak najwięcej mechanik
bez uwzględnienia takiego, że o, może... O! Myślałem, że się uda. To najwolniejszy, najwolniejszy ruch na świecie. O, dobra, monetka. Ale mówię, to już jest run bezmonetkowy. Tutaj już nie zwracamy na to uwagę. Widzę te pingwiny. O, i to jest mechanika, którą lubię. Czyli kolce do opłat trampoliny. To jeszcze można zrozumieć. A nie, że dosłownie mamy mechanikę jakiegoś nowego dywanu, który się za chwilę zwija i ja dosłownie zginąłem, dlatego że kontrolki były. Muszę zdążyć przez tym, jak to się zwinie. Jej, nie zwinęło się, ale tam był jakiś gość. Dobra, nie obchodzi już. O nie, nie mówcie, że... Okej, to było tylko przez chwilę, już się bałem, że będzie taka cała wieża tego. Dobra. O, to wygląda, jakby to była końcówka. Okej. Joj! Przynajmniej muzyka jest fajna. O, jest surowe pro. A to było jakieś takie mniejsze. Wydaje mi się, że czasami te platformy są mniejsze, tak? Albo to mi się wydaje. Dobra, to jest chyba ostatni poziom przed bossem. Więc... musimy się postarać. O, już prawie było. Okej. Okay. Więc tak, pokaż tylko, jak to mi źle poszło. I już będziemy odpalać bossa. To było przenikanie przez ścianę. No, ewidentnie ta gra miała słabe playtestowanie, ale... aż tak bardzo bym nie obwiniał ją, dlatego że to jest bardzo dużo rzeczy. I zgaduję, że goście chcieli, żeby to już przeszło, zanim... zamiast, żeby jeszcze coś tam robić. O, masz los, kolejny poziom! Dobra. No, odcinek naprawdę będzie długi. No to jak spadłem? Najbardziej mi się podobało, jak czytałem część tych dialogów, że najpierw udawali, że że ten Eddie jest ich władcą, a teraz ich naprawdę jest ich władcą. Okej, nie wiem, dlaczego tam było. To mi się nie podobało. Okej. Się bałem, że coś... A, jest monetka. Tak, uwielbiam. Że specjalnie nam pokazali, że... O, jest ta monetka, nie zabrałeś jej, ha, ha, ha. Co to jest? Co to... dlaczego to się tak obracało? Okej. Okay. Jak na razie dobrze nam idzie. Widziałem tamtą rękawicę. Au. Dobra, już ominiemy, już nie chce mi się... I co to? A, to chyba mieliśmy tutaj wejść. Okej, okay, to nie ma problemu. Dobra, nasza ulubiona zagadka. Wyścig z czasem. Chyba mieliśmy coś wziąć od niego. Tak, chyba coś mieliśmy wziąć. O, mówię o tym! Nie cierpię tych dywanów! One specjalnie są ustawiane w jakiś... specjalnie są ustawiane tak, żeby najbardziej wkurzały graczy. Okej. Nie mówcie, że... Ilość czasu, kiedy dosłownie prawie spadłem, dlatego że byłem wycelowany w złe miejsce, jest ogromna w tym odcinku. Okej. Okay. O, monetka. Monetka.
Nawet nie udało mi się wskoczyć na pierwszą platformę. Okej. Okay. Nawet nie jest jakieś bardzo trudne. Mówię, to już mi się nie chce po prostu zbierać tych rzeczy. Okej. Okay. Jeszcze by było, gdyby dywan się zaczął zwijać. Jak zanim one się tam by zaczęły schodzić. Okej, okay, coś tutaj jest. Jest checkpoint! Dajesz. Jej! O! Czy my się odbiliśmy od tej kuli? Jest, udało się. Dobra. Tak. Dla mnie nawet te kule ognia nie są problemem. Dla mnie największym problemem jest to, że ja trafił te niewidzialne żyrandole. To nawet nie jest to, że ich nie widać, po prostu one są tak oddalone od siebie. Au! Tak, rzucają... Zauważyłem na samym końcu te kolce i takie... O nie. One rzucają we mnie pomidorami. Oj, w tym poziomie bardzo chętnie stawiają te rzeczy na powietrzu. Tylko, że one są tak oddalone, że jak sami widzieliście, ich oddalenie jest denerwujące. Okej. Okay. O, kolejna misja, czasówka? Nie. Mamy zrobić tutaj... Wydaje mi się, że tutaj musiałem zrobić sobie na tym jojo. Jak sami widzicie... O, czy ta kula to... My to jakoś specjalnie mieliśmy zrobić tą kulą, czy... Ha! Ha, ha, ha! O Jezus Maria! Au! Czy wystrzelili kolejną kulę? Chyba kolejna kula leci. Jak to działa? Czy my dostaliśmy tutaj jakiegoś boosta? Bo ewidentnie to nie była normalna fizyka gry. A na pewno byśmy... Znaczy się, można byłoby zrobić mu tę, dlatego że... Akurat tutaj dałoby się. Okej, okay, dajesz? A nie, nie daję. Okej. Okay. I po co nam to... Okej. Okay. Jakie? Specjalnie nam pokazały, gdzie mamy pójść. I teraz zobaczcie na to. No się obracaj! O, masz los. Chciałem je wszystkie od siebie odepchnąć. Dlaczego? Dosłownie drążek nie chciał mi pozwolić na to, żebym je wszystkie tak odepchnął. Okej. Okay. Cierpię was, pingwiny. Szybko, szybko, szybko. Gdzie się kończy to? Tutaj. Ha! Koniec z wami. O. To nawet jest szczęście, że nie udało mi się jeszcze umrzeć na tym poziomie. Okay. Koniec! Tak! Koniec! Piękny koniec! Nie! Koniec! Nie! Jakieś pingwiny za mną poszły. Prawie się udało złoto zdobyć, ale już mnie nie obchodzi realnie. Ostatnie poziomy już mnie dosłownie nie obchodzą misje, nie obchodzą mnie netki, nie obchodzą mnie na którym podium staniemy. Dosłownie już mnie nie obchodzi, jeżeli chodzi o ten poziom. Proszę, niech tu już będzie ostatni poziom, niech już będzie boss fight. Jest! To kto to? A! Tak, tutaj ogłasza. Witamy w corocznej imperialnej gali! Jakie tłumy, jaka noc!
wybraliśmy obiecujące nowych artystów w tym roku. Albo moglibyśmy, gdyby tylko majtki imperatora nie były. Ale co tam? W tym roku nie zanudzimy was. O, jest sporo osób. Sporo, których wcześniej widzieliśmy. A teraz nowa, świeża, nigdy nie widziana, absolutnie nieprzewidziana występ. Eddie, Imperator! Nikt się tego nie spodziewał. Nie mówcie, że nie będzie boss fight, tylko teraz będzie cutscenka kończąca. O, jesteś tutaj małą artystką. Nie pozwolimy mu, żeby tak występował. Dlaczego nie pójdziemy tak i pomożemy mu trochę magią? To stare show na pewno wtedy będzie nowsze, będzie żywsze. Tak. No. Co by się przydało, trochę tam pomóc. A chyba będzie boss fight, tylko to... Ty jesteś przyczyną, dlaczego wszystko poszło źle. Ty jesteś przyczyną, dlaczego wszyscy się śmieją ze mnie. Zgniotę ciebie jak robaka. Zgniotę ciebie w mokrą plamę. Ra! Tak. O, zamienił się. Transformacja. Dobra, boss fight, boss fight, boss fight, boss fight. Okej. Okay. Hej, maleńka! Wygląda na to, że będziesz tego potrzebowała. Tak, to byłaby szkoda, gdyby to show trwało krótko. Dzisiaj tylko... dzisiaj tylko... moce joja będą niekontrolowane. Powodzenia, mała artystko. Okej, okay, co oznacza w skrócie coś takiego? Że po prostu ona nam nie pomoże. To było w skrócie tyle. Jej! Co? Nie! To była tylko rozgrzewka. Teraz poznaj mega mięśnie Ediego. Okej. Okay. Na razie ty toniesz w pingwinach. Okej, okay, ty po prostu zdjęłeś... Ej, nie no... Ma jakieś tam bicepsy na tym swoim wielkim cyklu. O, nie! To nie było końcówka. Okej, okay, kogo wzywa? Lody z pingwinów. Okej, okay. Dlaczego tam był jeden jest kostka? Okej. Okay. Chciałem kostką strzelić w tamto, ale... ale okej. Okay. No, gdybyśmy tylko widzieli, czym rzuca. Dobra, czyli jedno z tych... To jest bomba. To są, się zrespiła po niego. Nie! Yeah! Ej, co? Niech to, spadłem. Okej. Okay. O, i zresetowało nam całą arenę. Znaczy nie zresetowało nam całą grę, ale... Dobra, na razie nie wiem, które to jest to... Słonie koło niego się zresetuje. Okej. Okay. Ej, czekaj, czy my nie możemy go uderzyć? Nie, chyba my możemy go w pewnym momencie uderzyć, ale nie... Nie ciągle. Dobra, przynajmniej mamy mechanikę z tych wszystkich innych bossów, to mi się podoba, bo akurat mechaniki poprzednich bossów to były takie dosyć nudne,
A teraz jeżeli są one połączone, to przynajmniej jest fajnie. Wreszcie coś się dzieje. Bo tamto przechodzenie czterech poziomów, chyba to było cztery poziomy, to było już w pewnym momencie nudne. Marzę swoje! Masz bombą! Czekaj, czy to koniec? Czekaj, czy to koniec? Nie, o Jezu. Co to jest, Neo z Matrixa? Okej. Okay. Dobra, nie? To była najprostsza rzecz, jaką można było zrobić. Dać drążek, bo dosłownie mogłem złapać dłonią całą i obracać. To nie jest zbyt trudne, jakbym miał button masza, no to po pierwsze... po pierwsze byłoby trudniejsze i trochę by mój kontroler uszkadzało, ale dobra. Właśnie wyrzuciliśmy go. Próbowałem wszystkiego, żeby być na pierwszym rzędzie. Wszystkiego. Ale czegoś mi brak. Trzeba przypomnieć sobie, że miał swojego partnera, który odszedł i on takie, okej. Byłem silniejszy, kiedy byłem w parze. Byłem taki uparty. Gdybym tylko mógł jej to powiedzieć. Gdyby tylko ona była tutaj ponownie. Tabu. Well. Czuję się pozytywnie zinspirowana dzisiejszą nocą. I to jest prawdziwe, jeżeli pochodzi to, jeżeli mówię to ja. Co ty na to? Czy chciałbyś zobaczyć coś nowego? Tabu! Tabu! Eddie! The show must go on! Spojrzałem się na siebie z tyłu. Czekaj, no nie, druga faza bossa. Co to? What the heck is? Co to jest? Po pierwsze, druga faza bossa. Zaakceptuj tą pomoc. Jedź po pingwiniej fali na samą górę, na górę kosmicznego kolosu. Okej, gdybyśmy tylko... To jest... Okej. O, mamy nieskończoność, dobra, to nie ma problemu. Jak jest nieskończoność, to my dosłownie nie mamy problemu z tym. Jej! Tak. Możemy przez niego przeskakiwać, bo to w sumie nie jest ciało. Okej. Okay. Wydaje mi się, że ta fala z pingwinów to jest takie PNG. Jej! Jadymy! Nie, to ten boss fight jest fajny. O nie, jeszcze ten gość jest. Nie! Właści los, prawie się udał. The Wheeling Warfare, what the... Udało mi się, że my ukradliśmy jego tor. Okej, masz za swoje, gnoju. Au! Możemy to uniknąć. Ja nie wiem, jak to unikać. Mamy dosłownie jedno życie. Ja nie wiem, co dokładnie mamy zrobić, ale żaden pocisk już nas nie trafiał. Okej. Okay. Możemy kontrolować? Dosłownie na samym końcu mogę kontrolować. Myślę, że gdybym w złą stronę poleciał. Okej, okay, czy to koniec? Bo dosłownie to, co ukradliśmy, to koronę. Co w sumie jest dużym przestępstwem. Chyba tak, to jest koniec. O nie, tylko nie... Trójkątny Eddie. Nie, tylko nie diamentowy Eddie. O, to było fajna nazwa, diamentowy Eddie. Okej, co tam jest? Pingwiny są bardziej zainteresowane niż
dwie osoby. Śmieszne było, gdyby wszyscy teraz założyli. Ło? Albo takie, let's go! Okej, okay. Trochę wyglądał jak taki wielki robotnik. Okej, okay, przynajmniej jakieś show było fajne. Show takie, że nie umarliśmy. Okej, okay, to jest na pewno koniec, bo jeżeli jest szczęśliwa muzyka, to ewidentnie jest koniec. Okej. Okay. No, będę musiał trochę wymontować ten odcinek na pewno, ale no... Nie, znaczy się powiem tak, fabuła w tej grze nie jest zbyt ciekawa, ale... Co to było? Nie macie. Ale przynajmniej gameplay. Gameplay naprawdę. Od samego początku gra jest dosyć trudna i coraz bardziej jest trudniejsza. Naprawdę to jest skierowane na takich graczy, którzy lubią sobie mieć jakieś wyzwanie. To jest gra pod wyzwanie. To nie jest takie typowa gra, że a wystarczy, że tam tylko trochę popróbujesz, wystarczy. Nie, to naprawdę wyzwanie jest, więc to takie jakby trudne poziomy Mario już. Okej. Okay. To nie wygląda jakby było rysowane, to jakby było 3D. Dobra, ale to koniec. Jak mogliście się spodziewać, to był ostatni odcinek. Tamten poziom był naprawdę... Nie powiem, ten świat cały, ten świat był naprawdę bardzo trudny. Ta gala, w porównaniu do tamtego gościa... tamtego gościa z Lowberry, o tak się nazywało, z sędzią. Sędzia jeszcze był... Jeszcze był taki średni. To już po industrii, takie już nie Pengoville, czyli z tymi światem pingwinów. A właśnie, pingwiny. Pierwszy biegnie, drugi na zadku jedzie, a trzeci się obraca. To one... Już Pingwin to już było czuć, że coś się zaczęło zmieniać, że to już jest trudniejsze. Ale, no nie powiem, pierwszy mój taki właśnie, jeżeli chodzi o problem, taki, że musiałem bardzo długo grać, to było pierwszy boss. Pierwszy boss, póki nie ogarnęłeś, jak działa działa jojo dokładnie, czyli że to trzeba delikatnie go prowadzić, co jest trochę... Z jednej strony może być dla graczy, którzy są na konsolach, na padach, może to jest taki już... o nie, to ten facet z stopami. To jest może dla takich graczy, jeżeli chodzi o podstawę, że to jest... Drążek jest bardzo delikatny. A dla mnie, ja po prostu z pada nie korzystam, więc ten drążek nie musi być aż taki bardzo delikatny. I na przykład ostry skręt w prawo, to oznaczało, że postać w ogóle nie skręcała. W ogóle. Że dostawała... Nie wiedziała, co robić. I dopiero później, jak może się... trochę przeszło, to wtedy się taki już mega, mega ostry skręt w prawo był. Że taki jakbyś już miał zawracanie, więc to właśnie było najgorsze w tym. Oraz też na samym końcu były te mechaniki z... mechaniki z tym dywanem. Ten dywan naprawdę był już według mnie niepotrzebny, bo był zbyt trudny. To jest naprawdę, trzeba bardzo, ale to bardzo dobrze kontrolować to jojo i nawet nie wiem, po co to było. To, bo to były takie bardzo, bardzo wąskie przejazdy. No też te misje na samym końcu, zazwyczaj te misje nie były trudne, najbardziej, najtrudniejsze to były, jeżeli QA, nie wiem czym jest QA, może to jest jakaś firma, kontroler mnie rozłączył, to było tak naprawdę, że tak powiem, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, ale mówię tak, szczerze. Bardzo fajna gra dla osób, które lubią platformówki, bo tutaj to jest nacisk na platformówkę. Niestety lore jest na poziomie naprawdę niskim. Można powiedzieć, że wszystko, co myślicie, że się zdarzy, to się zdarzy. I jedyne co, to teraz musimy, że tak powiem, przeczekać te całe napisy, bo może coś będzie. Są już podziękowania, to według mnie to już będzie już koniec. Mamy tutaj bardzo dużo, jeżeli chodzi o firmy PR-owe. Warning Up, Double Jump Communication. No dużo firm, nie powiem, jest. Production Pets. Localization. Nie było polskiego, więc trochę to według mnie... Według mnie nie było zbyt...
że tak powiem, zbyt fajne, ale dobra, już jest tyle. Na szczęście to nie była gra indie, w grze indie napisy końcowe są mega długie, więc na szczęście tego nie było. Ale tak, dziękujemy za grę. No, wydaje mi się, że no nie było tego, nie ma tego sędziego Rufusa, ale on nie miał żadnej animacji. Okej, cutscenka, co to jest? Ta cutscenka. Ukryty tajny boss? Co ona robi? Było dziwne. Ja bym nie... Oczywiście czasami jak dostaję, jak znajduję ją, ja to sobie stoję i robię, ale to było dziwne. Pani przestępczyni. A może powinienem pani nazwać panią... panią niewinną? Tak, należy się pani... należą się pani prace społeczne. Know-how. Jedno willing buffer, jeżeli chodzi dokładnie. Ukradliśmy mu na samym końcu. O, dobra, to było śmieszne. Dobra, to koniec. Możecie zobaczyć, ile procent, jeżeli chodzi o przejście gry. Tutaj jest naliczane wobec wszystkich punktów. Czyli jakbym zrobił wszystkie te... te rzeczy. O, pierwszy poziom wymaksowaliśmy w edytorium. I zgaduję, że jakbyśmy jeszcze zrobili te wszystkie poziomy. Ja tylko jeden zrobiłem, powiem wam szczerze, że one są nudne. One są... nie są trudne, ale żeby zdobyć maksimum punktów, gdzie tam dostajemy te... ten jak to się nazywa... tą znajdźkę, ten... jeżeli chodzi o to, scrapbook, to naprawdę... Trzeba po prostu najpierw trzeba grindować, a później przejść, co czasami nie jest łatwe. O właśnie, no to wygląda tak naprawdę, tak to wygląda dosłownie. To jest po prostu w kosmosie jakieś kształty, nic nie ma znaczenia i są różne mechaniki. I to nawet nie są mechaniki takie z początku, są różne mechaniki, więc też poziomy są takie, że jeżeli chodzi o różność mechanik jest. Troszkę mogę to usunąć. What? Nie wiem, co chyba usunąć to, żebym znowu zrobił? To trochę głupie. Nie chcę. O co to usuwać? Nie wiem, o co chodzi dokładnie. Dobra, ale to wszystko z tej gry. Jeżeli wam się spodobała cała seria, napiszcie jakiś komentarz może o tym, co byście chcieli zobaczyć. To chyba jest takie najważniejsze, bo jeżeli chodzi o samą serię, to ona była... Nie była najkrótsza, nie była najdłuższa. Ale na pewno, jeżeli chodzi o lore, to nie była najciekawsza. Tak, lore nie był ciekawy. Ja mnie nie obchodziło, co było lore. Obchodziło mnie tylko, żeby dokończyć grę. To jest najgorsze w grze. Kiedy ona każe ci, że kiedy ty jedynie co sądzisz, to chcesz ją zakończyć. I tyle. Więc myślę, że tyle, jeżeli chodzi. Dobre dla osób, które są fajne, które chcą platformówki. Time Attack to jest po prostu wyścig, czyli żeby jak najszybciej zrobić daną lokalizację. No i tyle, więcej nie mam. Też w jakimś odcinku pokazywałem sklep. Więc sklep to po prostu polega na tym, że mamy te rzeczy i możemy je wykorzystać. Mamy po prostu 10 tysięcy monetek, więc... Ale powiem szczerze, cena tego jest najdroższa. Nie wiem, czy to jest mega jakaś fajna rzecz, to po prostu jedną śmierć po prostu unikasz, tutaj nie dajesz się złapać przez pingwiny, a tutaj dostajesz więcej życia, więc tyle, to byśmy mogli wykorzystywać co odcinek, ale jak sami widzieliście, bardzo szybko traciłem życie. Dobra, w takim razie to wszystko. Widzimy się w kolejnych seriach. No to cześć!